Cześć, cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek Recycling Center Simulator. No nie oderwę się od tej gry, kurczę. Zobaczcie, co mamy tutaj szklane słoiki za 3,929, to jest cena wyjściowa. Potargujmy się i ja bym może zaczął od, tak hardkorowo od 9000, bo chcę sprawdzić, jak to będzie wyglądało z podbijaniem przez nich tej ceny, a chcę z czegoś schodzić, tak? No to słabo wygląda. Dobra, 8,5 koła, zobaczymy. To nie są tanie rzeczy, więc marnie to podbijają, marnie. Ale widzimy, że cena rynkowa za to 3150, jeżeli chciałbym to sprzedać na rynku. Zejdźmy na 8000. Zobaczymy, co z tego wyniknie. No, chyba już dalej nie pójdziemy z tym. No dobrze. Akceptujmy to. To jest nasze pierwsze takie szklane, że tak powiem, zlecenie z tieru trzeciego. A zatem zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Ja chcę zrobić 30 takich szklanych słoików. 2,8 kg. 30. 82,5 kg. Mam 167, więc jestem w stanie to wyprodukować. Bardzo fajna kasa. Słuchajcie, bo jeszcze jedna rzecz. Zatrudniłem czwartego zbieracza, czyli zapełniłem już wszystkie tutaj sloty parkingu, więc teraz od 15 poziomu będę mógł zatrudnić kolejnego, ale ten parking będę musiał rozbudować. No tutaj widz by chciał, żebym rozbudował też te hale maszyn, no ale tu mam kupę miejsca, więc... Po co ja mam wydawać hajs? No, powiedz mi, drogi widz, po co? Jak nie ma takiej potrzeby, nie ma ciasnoty, to nie ma co. Są ważniejsze rzeczy. Jak na razie, to my tutaj mamy kręcić biznesy i nam się ma to opłacać. Ale powiem szczerze, to tak wyskakuje strasznie daleko, nie? Zobaczcie. I że to się nie potłucze? Magia. Dobra, jest 30. Zamarkujmy to, niech robot to zawiezie do magazynu. Ten paleciak to mnie irytuje tutaj. Stań gdzieś na boczku sobie gdzieś tutaj, o. O, dobra. Robot niech to ogarnia i... Ja dzisiaj nigdzie nie wyjeżdżam. Czterech zbieraczy pojechało robić 4 zamówienia. Ja mam dzień... w fabryce i tym się chcę zajmować. Zaróbmy coś. Proszę bardzo. O, ale malutko tych punktów reputacji tutaj wpadło. Dobrze. I jeżeli chodzi o kwestie związane z firmą Greenforge, to by było na tyle, bo jeżeli chodzi o sztabki metalu, to mnie się to nie opłaca. Zobaczmy tutaj, co mają. Sztabki metalu plus granulat plastikowy to też mi się za bardzo nie opłaca, ale tutaj patrzcie, mamy metalowe rury, tak? I tutaj jest po 30, przy czym tutaj jest o wiele lepsza cena. Zamówienie, jeżeli chodzi o rynek, to 2,940, taka jest wartość. A ja bym chętnie sprawdził, ile ja mam w ogóle materiału. Bo nie wiem, czy mnie się to opłaca tutaj, żeby robić. Tutaj nic, tutaj... Ło, panie. A nie, to jest drewno. I kuźwa, ja się ciągle mylę na tym. Ciągle się mylę. Zobaczmy tu. Dobra, tu jest to przerobione. A tutaj... A czemuż to nie chodzi? Nie chodzi, bo chyba sztabek brakuje, tak? No to bardzo ciekawe jest. Nie mam sztabek tutaj gdzieś? No nie mam. No szok i niedowierzanie. Metalowa rura. Ile oni tam chcieli? 30? 75 kilo. Kurczę, zapomniałem. Chodźmy ponegocjować. Najpierw. Ja to tam czytam te komentarze wasze i czytam i tak widzę, że
że piszecie, że wy macie zlecenia za naprawdę gruby hajs, tam nawet u Exilo widziałem na screenie, że tam naprawdę gruby hajs, powyżej 10 koła za takie zlecenie. No mówię, kurde, kiedy ja będę miał, nie? Tu jeden z widzów ma 14 poziom i pół następnego, nie? I takie hajsy. Czy może coś z moją asystentką jest nie tak? Czy nie wiem. Nie, no z asystentką to nie. No tutaj nie ma zleceń. Dobra, zobaczmy. Słuchajcie, 4000. Ja bym wyszedł z 8 tym razem. Zobaczmy, jak tutaj będzie wyglądała sprawa z podnoszeniem przez nich cen. O, 500. No to już ładnie. To ja opuszczam też o 500. Proszę bardzo. Pyk. No to ja na 7. Tutaj trzeba liczyć zera i to ostro. Dobra, to ja na 6. O, to taka promocja. No dobrze, 4800 też mi pasi. Zresztą kuźwa, nie mam wyjścia, nie? I metalowe rury idą do produkcji. Teraz mogę. Nie pomyl się z drewnem. Dobrze, czyli tak, 30. Teraz już jestem pewny. 30, metalowa rura. To się wszystko zgadza. 75 kilo. Stryk. I włącz. I proszę bardzo. Chłopaki zaraz wrócą z towarem. Aha, takie to są te metalowe rury. Dobra. One nie śmigają, nigdzie tu nie wyskakują z tego. Więc bardzo dobrze. Zobaczmy, jak stoimy z plastikiem. Tu jest poprzerabiane, a tu ile mamy towaru? O, ładnie. 194. 194 kilo, to już coś można byłoby zrobić, tylko maszyna byłaby potrzebna. My mamy 6600. Z uwagi na fakt, że kupa zleceń na zbieranie odpadów jest nieruszona, zarówno od Wiktorii, jak i od, z komputera, ale to, proszę Państwa, wynika z tego, że tam są naprawdę marne zlecenia. Bardzo marne. Pomieszane to wszystko. Ja teraz szukam zleceń, słuchajcie, pod to, co mam, czyli szkło, metal i papier. I pod to wysyłam ludzi, nie? A tutaj zobaczcie, jak to wygląda. Pokaż oferty. No, drewno. Na co mi drewno, jak nie mam tej trzeciej maszyny do drewna? Owszem, ktoś powie, ale mógłbyś sobie uzbierać. Tak, to się zgadza. Tylko, że to szkoda mi czasu na to, nie? Tutaj... To też, zobaczcie, no tu szkło, ale 45 kilo, no to żal mi pracownika wysłać. Jedyne co, to tutaj 55 kilo i 67% tego to metal, nie? Więc jedynie to. Natomiast jeżeli chodzi o tam jakieś inne dziwne kwestie, to tam sobie odpuściłem. Tutaj 50 sztuk mieści się na palecie. Natomiast my mieliśmy zrobić 30 i to zostało zrobione. Robot za chwilę nam to ustawi. Ile mi tutaj zostało tego metalu? 39,5 kilo. To tego drugiego zlecenia raczej nie zrobię. Metalowe ci puszki. A te kable? Mhm. Czyli to... No dobrze. Idziemy ogarnąć to zlecenie. No będziemy mieli powyżej 10 tysięcy, nie? I pstryk. I proszę uprzejmie. Jakoś tam sobie radzimy. Za chwilę będzie 16, za chwilę przyjadą chłopaki. Zobaczmy jeszcze tutaj, co by było ciekawego. Aha, tutaj nic już ciekawego nie ma. Tutaj jeszcze mielibyśmy to jedno zamówienie na metalowe rury na upartego. Nie jest nam to potrzebne, bo tamto zlecenie było o wiele, wiele fajniejsze, to poprzednie, które robiliśmy, cenowo o wiele fajniejsze. Ale sprawdźmy tutaj. Płyty pilśniowe. Ja to zostawię. Tutaj cały czas wisi to zlecenie. Natomiast dalej granulat plastikowy. Cholera, nie wiem, przerabiasz to 36 rolek papieru. Sprawdźmy tutaj. No, tu moglibyśmy teoretycznie zrobić 30 rolek metalu. Mógłbym ładnie negocjować. Tutaj 3210 to jest cena rynkowa, natomiast 4000 oni nam oferują. Jeszcze mógłbym z tego coś wyłuskać.
Zobaczmy, jak tam chłopcy z noszeniem tych rzeczy, bo przyjechali. Samochody zapełnione, dobra. Szkło tutaj niby by było. Czekajcie, bo jak szkło mamy, to może coś ze szkłem by zrobić. Ale sprawdźmy tutaj te rolki metalu. 30. Ile potrzebuje? 82,5 kilo. Jeżeli chodzi o sztabki metalu. Dużo wam, chłopcy, jeszcze zostało tam? No, po jednym worku chyba, tak? No ten ma dwa. A ten czemu nie nosi? O, ten już skończył, przepraszam. Zwracam honor. To ja tam jednemu pomogę, bo... jakiś taki opieszały jest w swoim działaniu. No jejku, no śmigaj szybciej. A zobaczmy, jak tam z metalem jeszcze, o właśnie, gościu wrzucił tutaj. 16 kilo, nie, no to... Wy tam pisaliście, że po 3 dniach 100 kilo jest tutaj. A u mnie, kurczę, jakoś nie. Nie wiem, co to. Czy ja mam jakąś wersję home edition, czy... Dlaczego żeś nie poszedł? Aha, ty jeszcze na wora czekałeś, tak? Czy to już wszystkie wory, panowie? Bo tutaj bym chciał kolegę wysłać. No i zaraz się przekonamy. Dobrze. Drewna, to ja po drewno nie wysyłałem, ale zobaczcie, papieru sporo, plastiku sporo, można byłoby to wrzucić. Szkło 83 kilo. I metal 113, więc metal jak najbardziej, tak, niech to już się przerabia, to my zrobimy jeszcze te roleczki, nie? Proszę bardzo, zaraz tutaj zlecimy. Stuwa. I 13. I proszę uprzejmie, niech to się robi. Elegancko. Dalej. Papier. Możemy wziąć papier. Czemu nie? Bo tam widziałem, że jakieś zlecenie na gazety było, czy coś w tym stylu. Więc to się ogarniamy z tym. I teraz tak. Stóweczka. I 71. I psztyk. Dobra, co tam jeszcze? Szkło. Czekaj, czy szkło brałem? Nie. A możemy. Nazbieramy, będzie później dobrze. Nie wiem w sumie, ile tego tu jest. 83. A, to tak malutko, ale... Jak to mówią? Lepszy rydz niż nic. Czyli tutaj przetwarzamy 84 kilo... I został tam chyba jeszcze plastik, nie? Tak. No, plastik i drewno, ale drewno to ja już odpuszczę. Wiecie co, maszynę do drewna to ja chyba na samym końcu kupię. Oj, ile tu jest tego? 134,5 kilo. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie, naprawdę. Proszę bardzo. Aha, to się robi tutaj. Tylko, że to zaraz się przestanie robić. No to jak to było ustawione? Czemu to się tak wydarzyło? 100 i 29. A tutaj ile jest? 200 kilo. O. A nie, dobra, nalicza się, bo już myślałem, że się nie naliczy. Już mi się gorąco zrobiło. Ja sobie ten granulat tutaj zbieram. Jeszcze tutaj mamy. To wszystko można przetworzyć. Odpuścilibyśmy wówczas kwestię tego. Kwestię tych półproduktów. Nie? Jak to tutaj wygląda? Tu jeszcze się robi. Dobra. Sztabki. Jeszcze 32. Natomiast tutaj myślę, że... O właśnie. Że już można robić te...
te roleczki. Ale nie można. Można byłoby, to by tam się dokoptowało, ale już poczekam. 82,5 kilo na 30 rolek. Albo wynegocjujmy jakąś fajną cenkę. Marnie teraz te poziomy rosną. 4000, tak? 3210 to cena rynkowa. Oni chcą 30 rolek metalu. Tutaj 24 metalowe rury. Też całkiem fajna cena jest. Ale weźmy się za to. Bo tu nic więcej ciekawego nie widzę. Targujmy się. I wyjdziemy z kwotą też 8000. Zobaczymy, jak oni to tam będą podnosić. To my będziemy odpowiednio opuszczać. Nie? No, musimy mieć z czego. 600 tam dolarów za okrągleniu. To opuśćmy im o 500. No ja opuszczam o 500, ty podnosisz, kurczę, tak marnie? Synu. Aha, już, to już jest koniec negocjacji. Dobra. To mamy to. No i tu już bym się bał brać to zlecenie, bo to 3 dni niby do końca, ale nie wiem, jakie mi się tam trafią oferty. Ja to tak na bieżąco troszeczkę tutaj działam. I zobaczmy. Puśćmy te 30 rolek, 82,5 kilo potrzebne. No właśnie, to już tak się troszeczkę by nie kalkulowało. Ja tego nie rozumiem, skąd to się wzięło. Naprawdę. Tutaj się plastik cały czas robi. W porządku. Oj. Rolki mi metalowe uciekają. Halo. Mietku, gdzie lecisz? Do klienta masz iść. Aha, tutaj 18 się mieści na palecie. Dobra. Trzeba mieć to na uwadze. Zapraszam. Zmarkujmy to, weźmy kolejną paletę, co by mi rolki nie uciekały. Proszę bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo, hop. I elegancko. A, jeszcze jedna. Teraz elegancko. No i bardzo ładnie. To my możemy to zmarkować. Ile tu tego jest? A, 12, dobrze. I w takim razie już robocik ogarnie ten temat. 20 dzień, proszę Państwa, prowadzenia tej firmy, jak widzimy tutaj w prawym górnym rogu zaraz pod godziną, a my już mamy naprawdę całkiem ładny park maszynowy, trzeba przyznać. Dobra, ogarniamy to zlecenie. I sru. I elegancko. Pięknie. Czy coś w plastiku tutaj, w Plastic Solution by było? No, sam granulat plastikowy. Zastanawiam się, czy to dopiero po zakupie maszyny nam się będzie tutaj ogarniało, ale wcześniej tak nie było. Wcześniej jeszcze przed maszyną. Tu mamy, szanowni państwo, jeszcze gazety. Chodźmy do maszyny tutaj, bo mamy taką maszynę, która może je produkować. Sprawdźmy. Oni tam chcieli 30, prawda? Potrzebujemy 82,5 kilo rolek. A jak to tutaj wygląda? Tu się wszystko przerobiło. A tutaj możemy sobie wbić te 171 do przetworzenia i jeszcze 71. Proszę bardzo. A, kuźwa, nie. Ja już wiem, z czego to się bierze, bo ja źle liczę. Boże, przecież to na dwa jest dzielone. To... Czy ja mam zużywać to wszystko w takim wypadku? Kurde, pomyliłem. Może by, nie wiem, bo my tam potrzebujemy... Ile my tam potrzebujemy? Jeszcze raz. 82,5 kilo. No to nie, to z tego wyjdzie tak około 84, 85... On niecałe, no 85. Aj, dobra, już, proszę. Rób się.
Ale te gazety zrobimy, nie? Te gazety zrobimy. A zresztą tu jest jeszcze. To ja idę negocjować te gazety. Idę negocjować te gazety. Czyżbyśmy mieli przekroczyć dzisiaj 20 tysięcy? Jeśli dobrze to wynegocjuję, to może, może. Ale raczej do 4 nie dojdę. No zaraz zobaczymy. Targuj się. 2610 to cena rynkowa. 3221. Wystartujmy z kwotą 7 tysięcy i zobaczymy, co oni na to. A oni na to takie rzeczy. Dobra, 6,5 tysiąca. No jak 3,5 będzie, to będzie tyle. Dobra, schodzę na 5, ostro idę w dół. To widzę, że... O kurcze, to mnie zaskoczy. Dobra, to zejdźmy na 4,5. Czy uda się przekroczyć te 4? Oni się nawet zgodzili na 4,5, proszę państwa, także super, wspaniale, wspaniale. Dobrze. Robimy w takim razie 30 paczek gazet dla nich. Czy jeśli to w ten sposób zapodam? No ja myślę, że to się uda, nie? Palety. Matko, czemu to tak... Ojej, jak to stąd się wyrzuca strasznie. Mówię wam, ja powinienem mieć te maszyny chyba ostatnio obrócone w kierunku muru, bo... bo właśnie, bo tak się dzieje. Zamarkujmy to, kolejna paleta. Ja to w ogóle bym chyba dwie tutaj przyniósł, bo widzę, co się dzieje, to... żeby to łapać, bo to za chwilę będziemy po całym placu szukać tego. O, a nie mówiłem? Patrzcie, prawie za mur wyleciało. Co to się tu? To masakra, ble. Jezu. Jeszcze jedna. Markuj to i już. Ojej. Jakie to narowiste jest. Patrz, tu kurczę gdzieś paczka. No i dobra, udało się. Oj, nie po mnie, panie robocie. To już spać się każą kłaść, a my tu jeszcze, słuchajcie, biznesy kręcimy ostre. Nie no, dzisiaj to fajnie, znaczy dzisiaj. No dzisiaj, jeżeli chodzi o dzień gry, no i w tym odcinku, jeżeli chodzi o ten odcinek. To ładnie żeśmy zarobili. Ja jestem zadowolony z tego faktu. Oczywiście czekam w dalszym ciągu na lepsze zlecenia. Ale tymczasem zakończmy to. Stryk. Niewiele co poszło tej reputacji. Ale prawie 21 tysięcy na koncie posiadam. Dzięki wielkie za obejrzenie materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.